Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie recenzja serialu Przeznaczenie Saga Wings, czyli najbardziej wyczekiwanej produkcji w styczniu. Co jest moim osobistym zaskoczeniem, ponieważ ja nigdy nie słyszałem o wróżkach Wings, ale w Polsce są one naprawdę popularne. W Temu serialowi naprawdę warto dać szansę. Chociaż wiem, że wielu z was już na starcie może go znienawidzić. A to dlatego, że Sabrina została skasowana właśnie przez Wings. Nie oszukujmy się, te seriale są naprawdę bardzo podobne. Mamy tutaj czarownice, które uczęszczają do szkoły magii i poznają Pierwsze czary. Na początku boją się tego świata, nie wiedzą, czy chcą być jego częścią, natomiast z czasem opanowują magię i coraz bardziej do niego należą. Mamy tutaj nawet naprawdę podobny zestaw bohaterów. Co więcej, Abigail Cohen, czyli aktorka, która grała w Sabrinie, występuje również w Wings. Ale dość o tym. Porozmawiajmy, dlaczego wróżki są tak popularne. No, oczywiście, przez animację. Ale czy serial Czerpie z tej animacji. Nie do końca. Mamy tutaj innych bohaterów, inną historię, dużo bardziej dojrzalszą. Niektóre bardziej wścibskie osoby mogą nawet powiedzieć, że Met Cowings została tam przypięta na siłę. Tak więc, o czym opowiada fabuła? Główna bohaterka, Bloom, mieszka w normalnej rodzinie, ale pewnego dnia dowiaduje się, że ma magiczne moce. Niestety nie dowiedziała się o tym w najmilszy sposób, ponieważ prawie spaliła swoich rodziców. Na szczęście odnalazła ją dyrektorka szkoły magicznej. Od tej chwili, Bloom opuściła swoją rodzinę i przeniosła się do innego świata, gdzie próbuje nauczyć się kontroli nad swoją magią. Jest to serial dla nastolatków. No, już od samego początku serial atakuje nas takimi rzeczami jak przedstawienie postaci w formie teledysku. Ale co by nie mówić, ten film nakręcony jest naprawdę bardzo dobrze ma bardzo nasycone kolory i wygląda baśniowo. Magiczny świat jest pełen tajemnic, które działy się 16 lat temu. Na dodatek dookoła szkoły znajduje się las, w którym kryją się potwory tacy jak spaleni. Nie będę ukrywał, że trochę mi to przypomina Harry'ego Pottera. No i nawet sam serial się do niego odwołuje. Co może natomiast dziwić, to to, że ten las nie jest zakazany. Uczniowie mogą do niego swobodnie wchodzić i wychodzić pomimo tego, że Grasują tam zabójcze potwory. Główna bohaterka Bloom jest zagubiona i ciągle wybucha gniewem. Ciężko mi było ją polubić, natomiast jej trójka przyjaciół jest naprawdę bardzo ciekawa i dobrze się ich ogląda. Natomiast jeśli chodzi o główną, szkolną przeciwniczkę Bloom, czyli Stelle, to typowa bohaterka. Księżniczka, która jest chamska i próbuje wszystkimi rządzić. Serial ma w sobie tą tajemniczość, która naprawdę bardzo mi się podoba. I tutaj zobaczymy jak rozegra teraz karty. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych moich odcinków. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Do zobaczenia wkrótce.